zaprowadzę cię do kilku sklepów i kupię ci to, czego dotkniesz na ślepo. Tak? Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, w ogóle witam was we Vlogmasie, bo nie można powiedzieć, że ten Vlogmas pierwszy to był Vlogmas, bo to było przypomnienie. Dzisiaj zaczynamy mój właściwy Vlogmas i zaczynamy od filmu, który jest teraz modny na YouTubie. Zawsze jak jest coś modne, to ja nigdy na to nie zdążę. Był slime, który zrobiłem pół roku po czasie. Było ostatnio widzowie decydują o moim życiu. Nie zrobiłem, chociaż cały czas chciałem. Było, że się zgadzam cały czas lub się nie zgadzam. Też tego nie zrobiłem i dzisiaj postanowiłem, że zrobię modny film. A modny film brzmi, jak on się nazywa? Kupuję swojej dziewczynie rzeczy, których dotknie. Wyszliśmy specjalnie na dwór, żeby ona nie wiedziała, o co chodzi. Że miał do złotych tarasów, do kilku sklepów. Zakryjemy oczy i zobaczymy. Jesteś ciekawy tego? Myślisz, że dużo wydam hajsu? Zależy, do którego sklepu zabierzesz. Ale tak, mamy ją do Carrefoura na początek, ale to tak dla jaja, a później już do normalnych sklepów. Także zaczynamy Vlogmas, zaczynamy ten film. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, a my zaczynamy. Idziemy po Angelikę, niech dzieje się. Kochani, kochani, jeszcze chcę wam pokazać nowego kolegę, już widzieliście na pewno u Angeliki. Dzisiaj rano wstałem w swoim pokoju od razu, jak to normalny człowiek, zasięgnąłem po telefon i oczom moim ukazało się takie zdjęcie na naszej prywatnej grupie. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night. Jesteśmy teraz w Złotych, byliśmy na kawie, byliśmy na wszystkim i nadal Angelika nie wie, o co chodzi. Domyślasz się? Teraz tak. Możesz sobie tylko... Możesz strzelić jedną rzecz teraz. Idziemy do kina i tam jest takie coś, że można... zakładasz okulary, jest w innym świecie. To? Nie. Mamy szelen dzisiaj. Szelen dla ciebie, znaczy dla nas, ogólnie jako pary. O nie! Boże, moje oczy! Dobrze, rzęsy, tak? I mamy teraz szelen, że ja zaprowadzę cię do kilku sklepów i kupię ci to, czego dotkniesz na ślepo. Tak? Wchodzisz to? Wchodzę. Zaczynamy. Podoba mi się to. Odszedłem na chwilę, żeby Angelika nie widziała. Pomyślałem sobie, że to jest Vlogmas, więc będę ją pchał gdzieś do takich działów ze świątecznymi rzeczami, ubraniami, słodyczami, żeby była też zadowolona. I dopiero na końcu, dopiero na samym końcu Angelika zobaczy, co wybrała. Nie na początku, nie w trakcie, tylko dopiero na końcu. Także zaczynamy lightowo od Carrefoura i szybko kończymy, bo ochroniarz po nas idzie. Niestety na początek jest pierwszy fail. Po 3 sekundach nagrania w Carrefourze od razu pan strażnik Teksasu niestety nas wygonił. Także nieudana pierwsza próba, ale to znaczy w sumie to coś, bo to była najtańsza opcja i teraz musimy iść gdzieś indziej. Rachalina, bo nas ochroniarze wrzucą. Kręć się szybko. Raz, dwa i lecisz tylko ręką. Masz 5 dotyków. To jestem ja. Ciebie chciała wykupić. Raz, do razu, nie patrz, później zobacz. No, raz, nie stój! Nie wiem, co to jest. Jeszcze 2 dotyki masz. Stój! Idziemy teraz do kasy, ja zostawię rachunek, bo chcę wiedzieć, ile ten film mnie kosztuje i idziemy do drugiego sklepu. Jesteś gotowa? No. Piąteczka. Pierwszy nasz sklep, 299 zł. To będzie najdroższy film w moim życiu. W życiu mi się to nie opłaci. Stój. Już? Raz. Dobra, mamy 3. rzecz i ostatnia. Trzymaj ją, bo zaraz, żeby nie pobiła nic. No stój, choinki ci nie kupię. Idziemy dalej. To co, no samych mebli. Ewidentnie chcę też. To jest taśma pani. Nie możemy tutaj chodzić, prawda? Jesteś najbardziej nieposłuszną dziewczyną na świecie. Przepraszam. Tak to jest, jak właśnie zamknięte oczy. Jezu, Luka. My, czy, nie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Bath & Body Works? Nie. Nie. No, bo ja tam taki chciałam zestaw z wanienką. Nie ma, nie ma. Nie jest to. Oglądałem wiele takich filmów z 3-4. Te dziewczyny były tak ułożone, a ty po prostu wszyscy na ciebie patrzyli w sklepie, biegałaś. Rozmazałam się? Nie, no może trochę. Pobiliśmy rekord, kolejny sklep 377. Czyli 377 do 292, 6, ponad 600 w 5 minut. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, to mnie zaora, ale piszcie proszę w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy zrobili taki challenge, tylko żebym zaprowadził Angelikę do Louis Vuitton. Jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to zabiorę Angelikę do Louis V na taki challenge.
Podoba ci się filmik, co? Podoba mi się ten sklep, w którym byliśmy. A najlepsze, mówię do Luki, czy to jest Bath & Body Works. I ty powiedziesz, że nie, ale ja po zapachu czułam. Jeżeli ja wzięłam sobie tą wanienkę... To jest kaliniarz, nie? Jeżeli ja wzięłam tę wanienkę, co chciałam, to będę skakać ze szczęścia. Bo chciałam, taka wanienka, ona ma tam make-up w środku i kosmetyki. Tylko nie wiem, czy ten wzięłam. Darujcie mi, że muszę za każdym razem odchodzić od Angeliki, ale plan jest taki, żeby o niczym nie wiedziała dopiero do momentu, aż wejdzie do tego sklepu. Postanowiliśmy, że teraz pójdziemy do Wiktorii i to będzie najgorsze. Będę musiał bardzo ją kierować. Powiedzmy, że damy jej trzy rzeczy. Trzy rzeczy w Wiktorii. Myślę, że to jest ustawione. Wystarczająca ilość? Luka ma swojego kamerzysty. Liczę, ile mam hajsu jeszcze czynić. Nie, jednak do Wiktorii nie idziemy, idziemy do Carrefoura, drugi raz spróbujemy. Bardzo ciężki challenge ze względu na to, że po pierwsze każdy na nas patrzy. A czy człowiek się boi, jak jest i widzi? Taka adrenalinka, czy z tego sklepu nas nie wyrzucą i to wszystko. Także już wchodzimy i odzyjemy się ze środka. No dobrze, to są, okej. Okay. Nie wiem, pierwsza rzecz. No, no. Fajno, podoba ci się? Bardzo. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Dobry. Dobra. Mamy to. Jeszcze jedno, dobra, bo za szybko wzięłaś. Dobra. Co to jest? Fajne rzeczy. Ubranie jakieś? No nie. Albo tak. Tylko zrobić tak, że jak już wybrałam, żeby mój rozmiar wziąć. To prawda. To zrobię później. Ja ją prowadzę, no mówię, to ten zapach taki. Dlatego ja od razu mówię, jaki sklep mniej więcej, bo to nie ma sensu ukrywać. Jestem po prostu wybiega, no. Ale ja weszłam do środka, już mówię, jesteśmy w Wiktorii na pewno, bo tak pięknie pachnie i też tą mgiełką. Ostatnia rzecz. Ty będziesz wybierać jedzenie, dobrze? Dobra. Dobra, Halina, jesteś w McDonaldzie, musisz zakryć oczy. Ale to tak mogę. Dobra, już... może być, żeby tu nie wiązać. Jedziesz. Zobaczcie, macie tutaj zamówienie, mirinda, cola, nie wiem, kawa, nie wiem, mała cola, dodatkowe dwie zabawki wybrałaś, frytki, wrap, drwal. Tak się coś tam. Najbardziej chyba mnie cieszą zabawki dla Ale Nicoli. Ale czaj, że to było po prostu taka opcja, dodatkowe dwie zabawki. Ale to nie jest w jedzeniu. Wygrałam, czy wybrałaś. Co? Wybrałam? Wybrałaś je na komputerze. Można tak zrobić. No teraz? Jak wiązeczka? Teraz jemy to, co wybrałaś, to co znaczy, no ja płaciłem, ale ty wybrałaś. I idziemy do domu i dopiero w domu otworzymy rzeczy, które Angelika wybrała, okej? Okay? Okej. Okay. Tak zrobimy. Mam nadzieję, że się będziesz cieszyć. Sklepy w sumie. Cieszę już się wiesz, które sklepy wybrałem. No co mnie tak napija? No takiego mam właśnie chłopaka, że mnie nie zaprowadzi. Na początku chciał do Carrefoura. Ale to na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę, ale zaprowadził mnie do Wiktorii, do Bath & Body Works. Dobry chłopak. Gdzie jeszcze? Do H&M-u. Możesz powiedzieć jeszcze, co wczoraj powiedziałaś o mnie i przedwczoraj na vlogach, bo na no moim vlogu nie powiedziałaś. Chciałam powiedzieć, że Luka ten już pierdziela. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, co się stało. To jest chyba jakiś magiczny czas w tym grudniu, ale mój chłopak jest teraz tak cierpliwy. Idziemy na zakupy. Ja mówię, poczekamy chwilę, bo chcę sobie pooglądać. Okay. Jemy, wracamy do domu, otwieramy prezenty. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Siema. Kochani, jesteśmy już właśnie w domu i teraz nie podglądaj. Pierwszy raz Angelina Zając zobaczy rzeczy. Jesteś ciekawa? Jestem bardzo ciekawa. Zaczniemy w takim razie od H&M-u. Tak jak szliśmy do sklepów, tak zaczynamy. Proszę bardzo. To ja to wybrałam? Tak. Jezus Maria, nie podoba mi się to w ogóle. Otóż nie. Ile to kosztuje? 100 zł. 100 zł to kosztowało? Takie coś? To takie piękna rzecz kosztuje 50 zł, a to stuwa? No to jest piękna może dla jakichś sadomaso albo co? Może, ale... Jedziemy dalej. Nie, to jest cudowne, te lilaczka piękne. Jezus Maria, ile ja wzięłam tych ubranek dla psa? Ile ja tyczycie? Jezu, same ubranka, to mi specjalnie tam zaprowadziłaś. Zobaczcie. A to jest szaliczek, tak? A jak? Dwie mi się rzeczy podobają. Podobają mi się te sukieneczki. Daję od jednego do ilu? 10. 6. Dobra, jedziemy dalej. Co to jest? Nie mam pojęcia. Body wash, Japanese cherry blossom. O, bardzo ładny jest ten zapach. Ale ładne. Twisted peppermint. A, to jest świąteczne w ogóle.
mgiełka do ciała. Dobrze. Czemu się śmiejesz? Jaka spontaniczna reakcja. Ja zamówiłam już. Rozumiecie, że to wymacała? Tak, wymacała to totalnie. Ja jak dotknęłam już w sklepie, to wiedziałam, że to jest. I tak stanęłam i tak mówię. I od razu skumałam zapach, że pięknie pachnie wokół, jest Bath & Body Works i jeszcze od razu ta wanienka, którą chciałam sobie kupić. A co jeszcze jest lepsze? Były różne zapachy z tych wanienek? Pewnie tak, bo zawsze są. Przed chwilą to powiedziałam, to jest mój ulubiony zapach Bath & Body Works, 1000 Wishes. To, no właśnie, oceniam. 10. Tak? 10 na 10. Od gratisu, przez to, że ile wydałem pieniędzy, dostałaś gratis za 1 grosz torbę? Ura, jakie super! Najśmieszniejsze jest to, że ja to z mamą chciałam mierzyć ostatnio na Black Friday, ale nie poszłam do przymierza. Nie, teraz zobaczyłem, bo ja myślałam, że to są jakieś bluza, to są jakieś piżamka. Nie, piżamka! Bardzo ładna, biała, taka świąteczna właśnie, tylko zobaczcie, taka jest typowo świąteczna, te literki są, tylko że była taka kolejka, że nie zdążyłam przymierzyć i ty mi wziąłeś M-kę. Znaczy pierwszą lepszą, sobie wymienisz. S-eczkę potrzebuję, no. Ale super, to, nie, to jest bardzo super. Okay. Tam chyba sama... Co tu jest? L-ka? Bo miałeś wymienić mi, miałeś mi wymienić na... A ty nie jesteś R-ką? O kurde, duża. Czy wy to widzicie? Bo ja widzę, że cały prawie... W ogóle bardzo ładna, to muszę przyznać, od razu sobie wymienię na inny rozmiar. Bardzo ładna. Kolejna rzecz. Angel. Piżamka za 400 zł. Dwa. Naprawdę? Gorsze od H&M? Gorsze, bo to w ogóle mi się nie podoba, bo to jest koszulka od spodni. To mi się podoba, ale jest w rozmiarze L. To? Nie wiem. O. Ogólnie ta mi się podoba, no ale wszystkie rozmiary są jakieś... Kończymy! Mogę skończyć? To w ogóle XS, no człowieku. Kończymy ten film, kochani, jakże wiem, że wszyscy podsumowują, to muszę podsumować, także mamy wydatki. Dzisiaj kochana... bardzo jestem ciekawa właśnie. Naciągnęłaś mnie, słuchaj, na 299,50 w H&M-ie, 377 w Bath & Body, tak? I do tego proszę ciebie, Victoria's Secret, którą oceniłaś na 2, wydałem jedyne 1000 zł 30 groszy. No i jeszcze McDonald's 80. Głupio ci teraz? Serio? 1000 zł wydałeś Wiktorii na takie rzeczy? Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film, podobał ci się ten film? Bardzo mi się podobał, ale będę musiała niektóre rzeczy wymienić. Angelika mnie chciała troszeczkę uratować, bo powiedziała, że jednak, żeby zakupy były takie same w Louis V, to ile ma być łapek? Ma, no 20 tysięcy, no słuchajcie. Zobaczcie, jaka dobra dziewczyna, ja powiedziałem 15. Nie, Louis V to on już wyda więcej pieniędzy, nie ma opcji, 20 tysięcy łapek w górę musi być. 20 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, nigdy nie miałem 20 tysięcy, więc czuję się bezpiecznie w miarę. Robimy to samo w Louis V, a może kiedyś ty zrobisz takie dla mnie, co? Może. Może. Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie. To jest mój vlogmas, mam nadzieję, że lubicie taki vlogmas. No, bardzo mi się podoba, ja mogę codziennie mieć taki vlogmas. Do zobaczenia, widzimy się na kolejnym vlogmasie. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ na tym vlogmasie jeszcze będzie działo się dużo magii. Ma! Dziękuję bardzo, siema. Tadaa!